Jest to więc naprawdę ważny moment w waszym życiu. Punkt zwrotny, który po latach będziecie postrzegać jako istotną cezurę, jedną z takich w waszym życiu. Jak widzicie, towarzyszy wam wiele osób. Zarówno tych bliskich, jak i takich, które reprezentując różne instytucje i organizacje, podkreślają swoją obecnością, jak jesteście ważni, jak ważny to moment dla nas wszystkich. My, goście, nauczyciele, rodzice, tak naprawdę przyszliśmy tu z dwóch powodów. Aby wam pogratulować i złożyć życzenia na przyszłość. Gratulujemy wam wyników. Jesteście kolejnym dobrym rocznikiem. Przeszliście kilka etapów edukacji z najlepszymi wynikami, by ten ostatni etap spędzić pierwszym LO. I tutaj spisaliście się całkiem dobrze. Mówię całkiem dobrze, bo jak wiecie, kilku osobom zabrakło determinacji, by wyjść zwycięsko ze zmagań z trudną materią wymagań programowych. I będą musiały w wakacje nadrobić te osoby zaległości. Ale pozostali w liczbie 190 otrzymają dziś świadectwa ukończenia pierwszego roku. I to naprawdę dobre świadectwo. Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów wyniosła na tych świadectwach ponad 4, a więc spisaliście się na czynnik z plusem. A wielu spośród was zasłużyło na szczególne wyróżnienie. Aż 56 osób uzyskało średnią ocen 4,5 i więcej. 43 osoby otrzymają świadectwa z wyróżnieniem, z paskiem, co oznacza, że uzyskali średnie ocen co najmniej 4,75. W efekcie za chwilę 47 osób otrzyma nagrody od szkoły, a rodzice 41 uczniów odbiorą specjalne listy gratulacji. Takich właśnie wyników, które mam nadzieję przełożą się na znakomite wyniki rozpoczynającej się za tydzień matury, serdecznie wam gratuluję. Ten Jan Wolfgang Goethe też kiedyś powiedział, ten, który nie zna języków obcych, nie zna swojego własnego. Myślę, że ma rację, bo to jest bardzo ważne, że język nas łączy i język pomoże budować mosty między naszymi krajami. Dzisiaj jest dzień szczególny, proszę Państwa. Zebraliśmy się tutaj na uroczystości pięknej i radosnej. Absolwentki i absolwenci wspaniałej szkoły, jaką jest pierwszy liceum ogólnokształcące imienia Sanktuwa w Koszalinie, otrzymają dzisiaj świadectwo ukończenia nauki szkolnej. Kończy się ważny etap waszego życia, do którego ciągle znowu będziecie chętnie wracać. Ja myślę, że na początek pani konsul mówiła tutaj, że zdaliście egzamin. Ja myślę, że pani konsul też dzisiaj powinna tutaj była dostać honorowe C1 z języka polskiego. Z panem dyrektorem dopełnimy za rok, przy następnej okazji. Dziś jest dzień szczególny, bo dziś, tak jak my wszyscy wcześniej, żegnacie się ze swoją szkołą. Dzień, w którym kończycie naukę, a zaczynacie dorosłe życie. Bo już za kilka dni rozpocznie się najważniejszy egzamin. Egzamin, który jest przepustką do dorosłego życia, do tego, żeby studiować tam, gdzie się marzy, studiować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, ze swoimi pasjami. Rada Pedagogiczna pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Diabła w Koszalinie przyznaje tytuł absolwenta prymusa roku 2018 uczennicy klasy 3E Weronice Wróbel. Thank you.
Rada Pedagogiczna pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dybuła w Koszalinie przyznaje tytuł absolwenta roku 2018 uczennicy, absolwentce klasy trzeciej A Karolinie Szczęśle. Dziękuję.